Mapa problemów z alkoholem. Jak widzimy, znacznie większy problem jest na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Możemy również dostrzec tutaj granice zaborów. Średnia długość życia w naszym kraju. Wyniki do Parlamentu Europejskiego z 2019 roku. Kolor niebieski to gminy, w których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Mapa pokazująca powiaty, w których dochodzi do największej ilości przestępstw. Mapa pokazująca, ile statystyczny Polak wydaje na alkohol. Znikające wsie w Polsce. Tutaj możemy dostrzec, że większość z nich znajduje się w byłym zaborze rosyjskim. Mapa pokazująca mniejszości religijne w Polsce. Wyniki wyborów do Sejmu w 1991 roku. Drogi szybkiego ruchu w 2002 roku. Mapa najbogatszych i najbiedniejszych gmin w Polsce. Kolorem czerwonym zaznaczone są najbogatsze. Mapa pokazująca, w których gminach jest więcej kobiet od mężczyzn. Mapa pokazująca, jaki procent naszego społeczeństwa pobiera zasiłki społeczne. Mapa przedstawiająca autostrady i drogi ekspresowe. Polska ze strategicznego punktu widzenia jest jednym z najgorzej położonych państw w Europie. Jesteśmy położeni w niezwykle trudnym regionie geopolitycznym, w którym od czasu do czasu występują konflikty lub inne niestabilne sytuacje. Tak wygląda koncepcja utworzenia Stanów Zjednoczonych Polski, stworzona przez Ignacego Paderewskiego. Najdłuższa droga w Polsce. Rekordzistą jest droga krajowa numer 8. Całkowita długość tej trasy wynosi aż 849 km. Mapa pokazująca, gdzie przybywa, a gdzie ubywa mieszkańców w danych gminach. Kolor pomarańczowy to miejsca, w których przybywa mieszkańców. Miejsca, w których wydobywano ropę. Złoża piasku w Polsce. Kartogram ludności Polski. Złoża ropy i gazu w Polsce. Dialekty w Polsce. Mapa pokazująca największe miasta w Polsce. Zasięg LTE w Polsce. Analfabetyzm w II Rzeczpospolitej. Mapa przedstawiająca narodowości w II Rzeczpospolitej. Mapa Polski za czasów Mieszka I. Rzeczpospolita obojga narodów. Polska sięgała wtedy niemal od morza do morza i była jednym z największych państw w Europie. Mapa występowania niedźwiedzia brunatnego. Mapa występowania wilków w Polsce. A tu widzimy wszystkie lasy naszego kraju.
mapa jezior w Polsce. Co ciekawe, większość z nich jest pochodzenia polodowcowego. Mapa zagrożeń powodziowych w Polsce. Polskie parki narodowe i parki krajobrazowe. Mapa przedstawiająca stoki narciarskie. A tutaj najdłuższa trasa rowerowa w Polsce. Najdłuższy szlak górski w naszym kraju. Główny szlak Beskidzki liczy około 496 km długości. Mapa stanowisk archeologicznych. Oddziały zmechanizowane w Polsce. Podział administracyjny Polski w latach 1975 do 1998. Dzisiejsza Polska zaznaczona na mapie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W których powiatach zarabia się najmniej, a w których najwięcej? Herby wszystkich powiatów. Siła nabywcza w Polsce. Suma opadów z marca zeszłego roku. Średnia roczna temperatura sprzed kilkudziesięciu lat i ostatnie dziesięciolecie. Żadne państwo, z którym Polska graniczyła do 1990 roku, już nie istnieje. Mapa Polski z 1939 roku. A tu mapa Polski z 1940 roku. Drogi w Polsce w 1939 roku. Największe firmy z każdego województwa. Krainy geograficzne w Polsce. Wymowa nazw polskich miejscowości w języku angielskim. Mapa zamków w Polsce. Zamożność mieszkańców w poszczególnych powiatach. Bezrobocie w Polsce. A tutaj stopa bezrobocia z września ubiegłego roku. Rzekoma mapa schronów atomowych w Polsce. Podobno najwięcej z nich znajduje się w województwie podkarpackim. Mapa populacji Polski. Możemy tutaj dostrzec między innymi linię Wisły. Tak według legend wyglądało kiedyś Imperium Wielkiej Lechii. Skażenie Polski po katastrofie w Czarnobylu. Złoża złota w Polsce. Miejsca, w których przeszły tornada.
mapa pokazująca, w których miejscach wystąpiły trzęsienia ziemi. Jaskinie w Polsce. Dorzecza Wisły i Odry. Rodzaje gleb w Polsce. Analfabetyzm w II Rzeczpospolitej. Stereotypy w poszczególnych województwach naszego kraju. W tych regionach Polski jeździ najwięcej aut napędzanych LPG. A tutaj regiony, w których jeździ najwięcej aut napędzanych olejem napędowym. Nazwy psychiatryków w Polsce. Produkt krajowy brutto w różnych województwach w 2019 roku. Potoczne określenia mieszkańców na swoje miasta. Tu widzimy, jakimi językami posługiwali się mieszkańcy Polski w II RP. Dziwna mapa Polski. Małe miasta z obniżającym się potencjałem. Mapa pokazująca odsetek ludności z jasnymi włosami. Mapa wypadków drogowych, wakacje 2022 roku. Odsetek ludności z jasnymi oczami w przedwojennej Polsce. Odsetek wiernych uczestniczący w mszach świętych. Odsetek dzieci rodzących się poza związkiem małżeńskim. Tutaj też jesteśmy w stanie dostrzec mapę zaborów. Przeciętna powierzchnia mieszkań. Miejsca, w których możemy spotkać żubra. Mapa pokazująca wysokość odprowadzanych podatków. Gdzie wychodzą Polacy, na dwór czy na pole? Jak widzimy, większość Polaków wychodzi na dwór, jedynie mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski na pole. Mapa linii kolejowych w Polsce. Możemy dostrzec tutaj, że zachód Polski jest o wiele bardziej uprzemysłowiony. Przemysł w Polsce. Podział geologiczny Polski. Jak widzimy, u nas przebiega geologiczna granica wschodniej i zachodniej Europy. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Już w przyszłą niedzielę o godzinie 10:00 pojawi się kolejny mega ciekawy materiał na naszym kanale. Do usłyszenia!